Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 4. Projekt uchwały w sprawie zmian powiązanych w rządu z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o ten temat, zmiana, uchwała jest, którą Państwo mają pod spodem, bo z tyłu, w mojej kopii jest z tyłu. Zmiana tak naprawdę dotyczy tego, że punkty 2, 3, 4 wpisaliśmy pod punkty 2, podnumerowaliśmy ABC, tak aby dopisać do nich kwotę, ponieważ żeby można było procedować to wszystko, żeby nam te pieniądze nie uciekły, to pasowałoby już przyznać kwoty, ale to jest niemożliwe do oszacowania na obecnym etapie, jeśli nam nie przysłał szacunków. Wynika to z różnych kwestii, między innymi mówiliśmy o tym, że przy Mackiewicza tam są te tematy niewyjaśnione z działkami. To niech się tym wszystkim zajmuje. Potem przyporządkowujemy, żeby można było to procedować. Pani Ela zapewne chce zapytać o przejście na Wybickiego. I tutaj to udzielę teraz głosu. Zaraz udzielę głosu, natomiast wyjaśnienia w temat przejścia przez Wybickiego. Jest ono w modernizacji przy uchwale budowy. Ale udzielę głosu pani. Ja mam taką serdeczną prośbę. Już od półtora roku wspominam, no niestety nie pisemnie, o takim problemie klubu seniora Krowodeckich Żuków 6. Tam są trzy schodki, w tym jeden jest do remontu takiego. Czy jest możliwość, aby... Mamy w TSS Krowodeckich, to jest na Krowodeckich, to trzy schodki w ramach tego jak najbardziej się... A nie dałoby się tutaj dołączyć do jako punkt, bo to jest naprawdę... No ale chodzą tam osoby niepełnosprawne? Tak, jest, oczywiście. No to można w kolanie. To myślę, że możemy to tutaj dołączyć. Tam jeden schodek zupełnie... Tylko jak tu dołączymy, to nie zrobimy proces rewitalizacji. Jeśli tu nie upali, to nie będzie zrobione w ogóle, bo jeśli musimy... Ja bym to tak zostawiła. No, ale co by było czyściej? No, nie wiadomo. Rewitalizacja oczywiście. Szkoda tego jest. Nie wiadomo, czy wystarczy na niej środek. Jeśli nie wystarczy, to to zostanie po prostu kontynuacja. Tak, asekuracyjnie nie da się... Przypomnij po prostu przy rewitalizacji, ale tutaj od razu. Szkoda tego, wiesz, ale żeby się... Czy są jakieś pytania? Proszę. Ja mam pytanie dotyczące budowy zjazdu przy Mackiewicza 25. Tam byliśmy z panią Rybą i tu z przedstawicielami. To będzie po prostu zadanie niemożliwe do wykonania. Z uwagi na to, że spadek zjazdu może być maksymalny 8%. Czyli jeśli byśmy robili zjazd przy Mackiewicza, tam jest różnica poziomu ponad metr, to wyjdzie za budynkiem 25, prosty zjazd, zablokuje wszystkie szlaki komunikacyjne. Natomiast robienie zjazdu z wężownicy może się okazać po prostu tak kosztowne, że nam te pieniądze nie wystarczą. Myśmy tam wtedy rozmawiali. A z platformami? Pani Małgosia miała... Tak, ale myśmy tam rozmawiając po prostu ten 7/23 naprzeciwko tego bloku. Ja tam też wyjdzie poza teren, wyjdzie na parking, ale rozmawiałem na ten temat z zarządem spółdzielni i istnieje możliwość tam partycypowania w kosztach spółdzielni przy tym zejściu 23. Natomiast jest możliwość tam zrobienia tak, że wjazd będzie rzeczywiście na parking, ale przeniesie się miejsca postojowe dla inwalidów właśnie koło tego zjazdu. I praktycznie rzecz biorąc, między dwoma samochodami można po prostu wyjść tam z tym wymaganym przez przepisy maksymalnym pochyleniem tej pochylni, bo to chodzi o to, że ta różnica między blokiem 25 a 23 to jest szerokość bloku. Właściwie dwóch bloków, jeżeli byśmy jeden i drugi, one są długie, 10-klatkowe, ale komunikacja jest dość dobra. I ta sprawa może ten punkt C wypaść. Jeżeli wypadnie, no to pozostaną środki na inne tego. Dobrze, to znaczy tak. Tak naprawdę punkt D i znaczy D i C były w dużej mierze zgłaszane przez pana i pana Małgorzaty, jeśli się nie ma. Tak. Więc jeśli jest wniosek odwrotny, żeby punkt C
stąd usunąć, oczywiście to znaczy, oddamy go pod głosowanie. Ja w tego wniosku nie stawiam, ja tylko sygnalizuję, że może być taki problem, żeby ewentualnie zastanowić się nad tym, bo miejski po prostu określi, je to będzie kosztować. Tam według tych To oczywiście dlatego to zostaje, ponieważ w chwili obecnej nie dało się dookreślić pewnej kwestii. Dlaczego jest rozwiązanie z jedną kwotą? Natomiast zjazd w charakterze windy, no obawiam się, że on tam może być niszczony i to by był ten. Tam jest możliwość zrobienia po prostu pomostu i zjazdu te półtora metra w dół po prostu mechanicznego przy pomocy windy, no, ale to wszędzie trzeba powiedzieć. To w takim razie dziękuję i czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję to pod głosowanie. Taka propozycja zmienia tylko przeznaczam tą kwotę. Czy ktoś z Państwa jest za przyjęciem ręki? Dziękuję, 20 za 0.